Przez wiele godzin dyskutowałem ze znajomym coachem, co jest najważniejsze w życiu człowieka. I on twierdził, że rozwój, że człowiek się powinien rozwijać, że nawet w takiej sytuacji, gdy Antoine de Saint-Exupéry błąkał się po pustyni i spotkał liska, to przyglądał się, jak ten lisek konsumuje ślimaczki. On się nadal rozwijał, mimo że oczekiwał, że za parę godzin umrze. I rozwój jest najważniejszy. Wtedy mu powiedziałem, że według mnie to nie do końca tak jest. Bo jeżeli chce kupić swojej dziewczynie czerwoną różę, to idę do kwieciarni i proszę o przepiękną, purpurową różę, żeby była tak rozwinięta, jak moja dziewczyna. No jak mi ta kwieciarka pogadaje różę, to mówię, niestety ona jest za mało rozwinięta, moja dziewczyna jest bardziej rozwinięta. To ona mówi, kochany, jeżeli ta żona się już bardziej rozwinie, to przekwitnie. I tak mi się wydaje, jestem przekonany, że bardzo często my skupiamy się tylko na jednej rzeczy, na rozwoju. My skupiamy się tylko na tym, że mamy się bardziej rozwinąć. I czasami nie starcza nam czasu w życiu. Nie starcza nam życia. Albo czasu na owocowanie. Na to, żeby z naszego rozwoju były owoce. I żeby je konsumować. Bo bardzo ważnym jest, mieć owoce, warzywa. Wtedy ma się co jeść. A jedyny kwiatek, który nadaje się do konsumpcji, to kalafior. I nie dasz swojej dziewczynie rozwiniętego kalafiora. Nie wiem czemu. A jednak, gdybyśmy tak poświęcili trochę czasu na konsumpcję owoców tego, co już stworzyliśmy. I dlatego ja uwielbiam czytać drugi raz tę książkę, którą już kiedyś czytałem i ona mi się bardzo podobała. I dlatego uwielbiam pójść na spacer jeszcze raz do tego samego parku. Obejrzeć jeszcze raz ten sam film. Poznać jeszcze raz tę samą emocję. Ale to nie musi być kwaśne.